Witam Was, moi drodzy. Postanowiłem podsumować weekend w sportach walki. Wydarzyły się rzeczy arcyzabawne, właściwie śmieszne. Niesmaczne, ale i tragiczne. Więc zaczynamy od tych zabawnych, a nawet śmiesznych. Krasnalogrodowy. W niektórych środowiskach znany jako Leszczyk zaczął w taki buńczuczny sposób wypowiadać się o tym, że on nie musiałby właściwie w ogóle trenować do walki z Ferrari. No więc każdy logicznie myślący wie, że Leszczyk zaczyna błagać o rewanż. Koniec końców weźmie go na takich warunkach, jak mu Ferrari nakaże. Ale Leszczyk, jak ty możesz mówić, że ty w ogóle nie musisz trenować na Ferrari'ego, jak ty w tej walce ledwo z życiem uszedłeś. Tam było 5 sekund od kompromitacji. Potem mówisz o walkach o Mistrzostwo Świata. Człowieku, jakich walkach o Mistrzostwo Świata? Żeby walkę o Mistrzostwo Świata stoczyć, to trzeba ją przyjąć. A ty takiej walki nigdy nie chciałeś przyjąć. Więc o co ty pierdolisz, człowieku? Co ty pierdolisz? A to, że ty się gdzieś tam do mnie próbujesz kurduplu przypatoczyć, słuchaj, jedyne, co moglibyśmy zrobić, jeśli chodzi o ciebie i mnie, jedyne, co wspólnego moglibyśmy mieć, to to, że mógłbym cię postawić w ogródku jako krasnala ogrodowego. Żebyś mi kota i psa pilnował na podwórku, bo to jest wszystko, co moglibyśmy razem, nie wiem, gdzieś jakąś kooperację nawiązać. No to tyle w tym temacie śmiesznym. Teraz jeśli chodzi o ten temat taki niesmaczny, no to ta wymiana zdań między Martinem Lewandowskim a Arturem Ostaszewskim. Jeden współwłaściciel KSW, drugi menadżer kilku zawodników. No jeden zarzuca drugiemu brak klasy, tamten drugi zarzuca temu, że się wygłupił. Ja uważam, że jest jedno rozwiązanie w tej sytuacji. Walka. Walka w oktagonie freakfightowym. Nie wiem, bo jeszcze nie rozmawiałem z Leksi ani ze Sławkiem Peszko, ale jestem przekonany, że taką walkę wzięliby w ciemno, czyli Martin Lewandowski versus Artur Ostaszewski. Tam jest miejsce, byście sobie to wszystko, panowie, wyjaśnili. No i zakończymy smutno, bo wydarzyła się, moi drodzy, tragedia. Sabrina Perez, broniąca tytułu interim, czyli tytułu tymczasowego organizacji WBC, WBC, stoczyła walkę, którą przegrała na punkty. Natomiast największa tragedia to nie ta porażka, tylko to, że jej trener, a zarazem mąż, w ostatnich sekundach tego pojedynku zmarł na zawał przy ringu. Olbrzymia tragedia i jestem po prostu zdruzgotany tym, co zobaczyłem. Wszyscy życzmy tej dziewczynie dużo sił. Pozdrawiam Was i dobrego tygodnia.